Witam was, moi drodzy, serdecznie z tej strony Yuken. Przed nami kolejny odcinek z Total Battle. Dziś taki, powiedzmy, podsumowujący ostatni tydzień, ponieważ przez ostatni tydzień jako takich odcinków nie było, a wynikało to, moi drodzy, z tego, że przez ponad 100 godzin, łącznie ponad 100 godzin, bez najmniejszej przerwy, mieliśmy live'a przedłużanego, ale pojawiały się też tematy Total Battle na live'ie, jak najbardziej na tym kanale. A moi drodzy, macie zapis live'a, robiłem to też tematycznie według tego, czego dotyczył ten temat, więc były takie szybkie zapisy live'ów. Zobaczycie, moi drodzy, około godzinki, gdzie do Total Battle chodziłem. Minus taki, że przez ten tydzień niezbyt wiele się rozwinąłem, chociaż pewne rozwoje będziecie widzieli i się nimi z wami pochwalę, natomiast moi drodzy, nie oszukujmy się, minus bardzo podstawowy był taki, że ja byłem przez 5 dni wyłączony praktycznie z życia, nie miałem czasu na nic, przez co też nie odpisywałem na wasze komentarze i nie nagrywałem odcinków. Bardziej bolesny jeszcze minus jest taki, że parę razy zdarzyło mi się po prostu, moi drodzy, przegapić parę skrzyń klanu i tam sporo skrzyń po prostu mi przepadło, także pamiętajcie, uczcie się na moich błędach, tu macie zawsze czas napisany, ile macie na to, aby daną skrzynię otworzyć. Ja nawet do Total Battle po prostu nie miałem czasu, moi drodzy, wchodzić. Także parę razy mi to przepadło i później poszedłem po rozum do głowy i starałem się jednak mimo live'a pamiętać, by te dwa razy dziennie do Total Battle wchodzić i te skrzynie odbierać. Jak to wygląda z moim rozwojem, bo już to pewnie widzicie i zwróciliście na to uwagę bardziej spostrzegawczy, że mój bohater ma 168 poziom, a miał 140, 20 leveli generalnie go podniosłem. No jak to ma się do tego, że mówiłem, aby nie levelować zbyt szybko głównego bohatera? No moi drodzy, to jest oczywiście strategia przemyślana i już wam tłumaczę. To się wiąże z moim drugim rozwojem i to się wszystko, moi drodzy, łączy. Zobaczcie, co udało mi się, kochani moi drodzy, tutaj osiągnąć. Mam w pełni osiągnięte G7. Także gratulacje dla mnie, opłacało się, udało się. Troszkę się poświęciłem podczas ostatniego starożytnego potwora, zdobyłem bardzo dużo punktów waleczności, odblokowałem już konnego rycerza i gryfa bitewnego. Także moi drodzy, tym oto kosztem udało mi się levelować i to się wiąże. A jak jest powiązanie G7, moi drodzy, z głównym bohaterem, to już wam tłumaczę. No nie pokażę wam to teraz na przykładzie, bo nie mamy starożytnego, ale niech będzie na przykładzie właśnie tego starożytnego potwora. Że kiedy levelowałem, moi drodzy, gwardzistów siódmych, wzrósł znacznie poziom trudności w starożytnym potworze. To znaczy, do czego zmierzam, moi drodzy? Chodziło o to, że jak miałem sobie G6, to aby osiągnąć te minimum, które tutaj dla klanu jest wymagane, czyli otworzyć te 13 skrzyń klanu, oczywiście dzięki starożytnemu potworowi, dzięki zrywowi starożytnych, no to, moi drodzy, potrzebowałem tam raptem koło 400 tysięcy punktów tego starożytnego. To było dość łatwe. Natomiast kiedy zrobiłem G7, ten poziom trudności z 400 tysięcy punktów wzrósł na 1 400 000. Czyli, moi drodzy, o 1 000 000 punktów więcej musiałem zdobyć, więc jakby tutaj podnoszenie w tym momencie już głównego bohatera nie miało nic do rzeczy. Tutaj G7 samo w sobie podniosło poziom trudności. Dlatego zdecydowałem się podnieść o 20 leveli. Mieliśmy wczoraj, bodajże to zrobiłem, albo przedwczoraj, już nie pamiętam. To było zaraz po skończeniu live'a przedłużanego. Było to wydarzenie Armageddon, bodajże, w którym właśnie można było tego głównego bohatera podnieść. Tam też dużo korzyści z tego wydarzenia wyłuskałem bardzo dużo tej esencji nieśmiertelności, moi drodzy, która to jest mi potrzebna do levelowania kapitanów. Zobaczcie, ile jej uzbierałem, 54 tysiące. Natomiast nie będziemy oczywiście Aurory levelowali, bo ja tą esencję zbieram w tej chwili przede wszystkim na Helenkę, no i na Kleopatrę. Przy czym z Kleopatrą to już nie będzie takie hop-siup, moi drodzy, bo niestety tutaj trzeba zdobyć 800 tych fragmentów, a nie do końca tak ta Kleopatra nam wypada. Także z Kleopatrą będzie troszkę trudniej, no ale damy radę, moi drodzy, kto jak nie my. Także tu już dlatego wam tłumaczę, że podniosłem poziom bohatera między innymi po to, moi drodzy, aby odblokować sobie też te tutaj punkty talentu,
Głównie skupiłem się tutaj na taktyce bitewnej, czyli na sile naszej armii, bo ona do walki nam jest potrzebna. Także telewelowanie bohatera w tym momencie dało mi no dość sporo korzyści. Oprócz tego oczywiście zdobyłem mięso dla naszego smoka, którego też levelowałem, i dużo punktów waleczności, ale jak widzicie, tej waleczności za dużo punktów nie mamy. Dlaczego, moi drodzy? Bo oprócz tego, że już mam wbite G7, to już zaczynam robić małe podchody do G8, ale to już mogę wam tylko tak rąbka tajemnicy zdradzić. To będzie długi, długi proces i to nie pójdzie wcale tak łatwo. Przede wszystkim i budynki będą bardzo drogie, jeśli chodzi o ulepszanie, także stopniowo sobie zbieram te punkty i tutaj odblokowuję daną technologię, żeby to po prostu stopniowo szło, żeby już nie robić tego takie, wiecie, na rapu capu. Raczej mało prawdopodobne, żebym do następnego ranga roku tutaj odblokował G7, przy czym nawet w momencie, kiedy już nie działa niestety ten myk w takiej postaci, jak działał wcześniej, no to i tak by mi to nic nie dało. Także tu już na spokojnie będę sobie to, moi drodzy, odblokowywał. W międzyczasie inwestuję te punkty podboju w odblokowywanie, moi drodzy, technologii. Cały czas obserwuję, jak to wygląda tutaj z licznikiem pomocy. Żeby mieć więcej, już wam pokazuję, o co chodzi, o wzmocnienie, modernizacja armii, i tutaj sobie odblokowuję te siłę jednostek, zdrowie jeźdźców, tak, zdrowie piechoty, bo to nie wiem, czy odblokuję to od razu na 10 level, natomiast zawsze, jak widzicie, chcę tą siłę dodatkowo zwiększyć. Będę starał się 10 level odblokować, także taką decyzję podjąłem, że najpierw skupię się na modernizacji armii, żeby ona miała większą siłę, a później, moi drodzy, dopiero będę odblokowywał specjalistów siódmego poziomu. Na razie sobie specjalistów siódmego poziomu odpuściłem, bo jak też widzicie, to jest dosyć już tutaj drogie, 5-4 biliona, to troszkę tych marszy CP bym musiał zrobić, więc ta siła mi się bardziej przyda do całej armii niż na razie ci specjaliści. Także to są dwie rzeczy, które tutaj zrobiłem. Dziś oczywiście, moi drodzy, brałem udział w roju Aranhe. No tam sobie symbolicznie chyba dwa razy uderzyłem. Może jeszcze raz uderzę, natomiast jak widzicie, poprzeczka poszła do góry i tu nie ma żadnych takich korzyści, które by mnie jakoś namacalnie kręciły. Więc sobie też to odpuszczę. No i też muszę armię, słuchajcie, w miarę zbierać, no bo nie mam tych najemników tutaj dużo. Nie ma tu cudów. To wszystko gdzieś tam mi pozostawało z giełdy najemników. Być może na następnej giełdzie uda mi się, więc będę oczywiście zbierał srebro. No bo na pewno na epickim starożytnym potworze będę chciał troszkę czadu dać i tam też tych punktów zdobyć. No bo to jest świetna okazja. Ja zauważyłem, że lepiej jest, moi drodzy, w ten sposób jeden atak wykonać na jakiegoś potwora i te dla walecznych wtedy za jednym atakiem punkty wszystkie zdobywacie. Warto to zdobywać, jak macie triumfalne wyzwanie, bo to też wam ten poziom daje. Ja tutaj będę, jak widzicie, chciał dojść, czy dojdę może za dwa dni tak naprawdę do poziomu 150, żeby troszkę tutaj tych fragmentów tej Kleopatry sobie kupić z tego sklepu. Tutaj już punkty zbieram, także wszystkie myślę, że wykupię, no bo tej Kleopatry nam strasznie, strasznie, moi drodzy, brakuje. Czy coś tu jeszcze takiego? Tu mamy następny, to będzie sądny dzień, w nim też pewnie z 1-2 ataki zrobię. Później już mamy ten głód doświadczenia, w którym będę brał udział, zobaczymy, jak tam poziom trudności. No i znowu zacznie się srebrny dzień, w którym nie będę za wiele robił, bo będzie zryw starożytnych i wtedy to po prostu wszystko nadrobię, moi drodzy. Tak ja to sobie tutaj widzę, fajny patent mam. Jak widzicie, troszeczkę srebro już zaczynam zbierać. Ostatnio miałem rekordową ilość srebra. Gdzieś tam chyba na zapisie live'a to widzowie widzieliście, albo na odcinku, już nie pamiętam, tak jak mam być szczery. Ale pokażę wam, dlaczego właśnie ta metoda, aby atak na epickiego potwora dawać, jest skuteczna. Zobaczcie, ja mam smoka na 195 poziomie. 195 poziom, także 200 poziom dość szybko wleci, przy czym no już nie odblokuję tak szybko kolejnego stopnia ewolucji, bo z tego, co też widz pisał, to nie 50 tysięcy tych smoczych oczu jest potrzeba na kolejny poziom, a 75. Także będę sobie stopniowo, spokojnie je zbierał. Na pewno, moi drodzy, nie będę kupował. No wiecie, fajnie jest się rozwijać, fajnie
różne osiągnięcia tutaj odkrywać, natomiast no nie o to chodzi, żeby kasę w tą grę ładować. Tutaj też dużo dosyć, dostałem fajną nagrodę za wskrzeszenie, tylko to było 300 tysięcy świętej mikstury, dzięki czemu mogłem się fajnie rozwinąć, bo osiągnąłem ten poziom. Teraz jak widzicie idzie to już wyżej. Nie wiem, czy to jest 20 milionów. Tak, to jest 20 milionów wojska skrzeszone, teraz ma być 35 milionów. No, trochę to zajmie, natomiast też parę razy dostałem fajny bonus, kiedy odblokowywałem bohatera. No jak widzicie, zrobię 170 level, kolejne 10 tysięcy złota wleci. Także to się, moi drodzy, jak najbardziej wszystko tutaj opłaca i ma sens. Ale będę to robił spokojnie, nie? Będę to robił spokojnie. Myślę, że przez ten tydzień, gdzie no jednak byłem wyłączony, bo cały czas byłem na live'ie 24 godziny na dobę przez 5 dni w tygodniu praktycznie. No tak jak live'a w sobotę zaczęliśmy o 22, tak się skończył w czwartek o 5 nad ranem. Także non-stop cały czas na live'ie. Byłem, także też te Total Battle, no nie było aż takiego zainteresowania na tym live'ie, więc go też nie robiłem. No ale jeżeli będziecie, moi drodzy, chcieli, będzie następny live przedłużany, a na pewno taką serię live'a przedłużanego powtórzę i na pewno w grudniu. Także jeżeli będziecie zainteresowani Total Battle, to śmiało wchodźcie na live'a, piszcie i wtedy gdzieś tam to się dla was odpali o jakiejś optymalnej porze. I będziemy sobie na żywo to też mogli robić, bo jak jest live przedłużany, no to niestety, moi drodzy, ale nie mam czasu. Wybaczcie, nie mam czasu nawet wam na komentarze odpisywać, ja ledwo miałem czas się najeść. Tak naprawdę szybka przerwa na obiad, kolację to jadłem w biegu, robiąc Eurotracka. Także no nie było łatwo, ale było na pewno warto, bardzo fajne doświadczenie. Także moi drodzy, tutaj dzięki Royowi Aranhe ja sobie awansowałem troszkę Helenę. Zresztą, drogi widzu, możesz porównać stopnie moich kapitanów, to może też zauważysz, ale z tego co pamiętam, to awansowałem Helenę. Tam dużo nie awansowałem, bo to no, nie było takie łatwe. Coś tutaj może animatorem mi skoczyła minimalnie, ale też no, będę chciał ją mocniej podnieść, wiadomo. Cartera o 3 levele chyba awansowałem właśnie dzięki Royowi Aranhe. I tego kapitana Daustana, który robi te punkty podboju, no bo będziemy marsze CP robili, to też Daustana chciałbym mocniej levelować. Nawet by mi zależało wbić go na 200 poziom, żeby tutaj było 100% tych punktów podboju. Zawsze to jest jakiś dodatkowy bonus. Na pewno będę się skupiał nadal na awansowaniu Kleopatry, animatore. Cartera na razie spauzuje, jakby wystarcza mi on do tej roli, w której on jest. Właśnie Daustana będę również awansował i na tym na razie, jeśli chodzi o awans moich kapitanów, poprzestanę. No wiadomo, że Helenka czy Fartkat będą mi również potrzebni, czy też Aurora, dlatego że, moi drodzy, jeśli będę chciał wejść na G7, to pamiętajcie, że znowu będą budynki, które będzie trzeba mocno przyspieszać i te tempo budowy mi się przyda jeszcze wyższe, także będę o tym myślał. Na pewno Helenka również, jeśli chodzi o tempo szkolenia wojsk, się przyda. No i przede wszystkim Fartkat, jeśli chodzi o tempo badań, bo to będzie kosmiczny czas oczekiwania, aż to wszystko się odblokuje. Także Fartkada też będę chciał gdzieś tam jeszcze podlewelować. Ale to mówię na spokojnie, tego nie narzucam sobie, widzowie, presji, czy to G7, czy G8 osiągnę do końca roku, czy nie wiem, pół miesiąca, dwa tygodnie później. Obstawiam, że około 2 miesięcy mi to pewnie zajmie. Wy to już ocenicie za jakiś czas, kiedy to zrobiłem. No bo tak naprawdę ciężko jest, widzowie. Ciężko jest cokolwiek tutaj mówić, bo to, wiecie, jest wiele, wiele zależnych. Domyślam się, że może, nie wiem, tu chyba cenę nam nie poda, moi drodzy, ale możemy spróbować, ale raczej nam nie poda ceny, bo jakbyśmy chcieli kapitol, to i tak nie mamy bohatera, ale kuźnia bądź konsulat. Spróbujmy, gdzie jest kuźnia. To była chyba kuźnia. Widzicie, kuźnia musi być awansowana, ale znowu jest wytwórnia smoły. Tutaj zobaczcie, aby wytwórnię smoły awansować, muszę 9000 tych papierków zdobyć, a one 500 tych papierków, moi drodzy, kosztuje 5000 złota, także no to sami rozumiecie, że jeden budynek to jest około 100 tysięcy tak naprawdę srebra. Jeśli tutaj bym chciał konsulat awansować,
to zobaczcie, to jest 11 tysięcy, to jest no niewyobrażalna ilość, nie? To jest niewyobrażalna ilość, moi drodzy. Zresztą nie wiem, czy ta cena tak wynosiła, czy ja coraz coś źle powiedziałem. 500 kosztuje 5 tysięcy, no to jeżeli byśmy chcieli mieć, widzowie, tylko 5 tysięcy papierków, no to kosztuje nas 150 tysięcy złota. 10 tysięcy nas kosztuje w tym momencie 100 tysięcy złota, no to 11 tysięcy to jest 110 tysięcy złota. Tyle by nas kosztował jeden budynek. Oczywiście mam to złoto, ale nie chcę go przeznaczać w tej chwili na budynki, bo to, widzowie, jeszcze nie jest ten moment, tak? Ja jeszcze aż tak się nie przygotowuję do G8, przecież dopiero co osiągnąłem G7, no to nie będę tutaj sobie presji wywoływał. Padło też pytanie od widza, dlaczego mam tylko jednego głównego bohatera i nie mam innych? No, drogi widzu, no odpowiedź jest bardzo prosta, no zobacz. Masz innego bohatera, owszem, ma on jakieś tam bonusy każdy, ale jakbyśmy chcieli zrobić odblokuj, to trzeba milion złota. Ja, moi drodzy, nigdy jeszcze w historii mojej nie miałem miliona złota na swoim koncie w Total Battle, no bo po prostu trzeba by kupować jakieś promocje i to nie małe. Pewnie koło 1000 złotych bym musiał włożyć, żeby mieć milion złota. Że, moi drodzy, no jest to kompletnie bez sensu. Mówimy o grze tutaj no w miarę możliwości za darmo. Chociaż fakt, jest kilku innych bohaterów. Zobaczcie, jeden ma więcej punktów do tego dowodzenia, czyli więcej armii weźmie. Inny ma znowu zdrowia twoich inżynierów. Natomiast, wiecie, zdrowia inżynierów to jeżeli kogoś atakujecie, bo chodzi o katapulty, tak? Ten z kolei bonusy klanu mają zdwojoną siłę. No widzicie, no jest, są fajni kapitanowie, natomiast to kosztuje, nie? Podczas bitwy bonus za pełen zestaw ekwipunku zwiększa się 1,5 raza. No są jakieś tam bonusy, tak? Tych głównych bohaterów, natomiast jak widzicie, no... Co mam wam powiedzieć? Ta jest bardzo fajna bohaterka, bo co 20 godzin otrzymuje od swoich kochanków jeden z prezentów. Co 20 godzin to jest dużo. I zobaczcie, co 20 godzin dostać najemników w takiej liczbie, no to jest całkiem, myślę, niezły wynik. Aczkolwiek ci najemnicy, jak widzicie, zbyt mocni niestety nie są. Ale tutaj też zależne jest od poziomu bohatera, bo jeśli nasz bohater by miał 200 poziom, to wtedy, jak widzicie, dostawalibyśmy tych, czyli na 200 poziom bym musiał wjechać naszego bohatera i wtedy zobaczcie, jakie się dostaje prezenty. Dostaje się co 20 godzin, to jest naprawdę dużo. Co 20 godzin, słuchajcie, dostać tylu najemników, to przez 7 dni się uzbiera. Dostajecie też takie prezenty, ale to jest jeden z prezentów, więc pamiętajcie, że jest napisane, że jeden z prezentów, a tu macie wymienione wszystkie prezenty, jakie są. No i możecie równie dobrze dostać, widzowie, tylko drewno. No ale zobaczcie, fajnie, na przykład 75 tysięcy złota dostać też. Tylko nie wiem, jak to jest losowo zrobione, jeżeli ktoś z was używa tego bohatera i wie, jakie prezenty najczęściej wpadają, to, drogi widzu, możesz napisać to w komentarzu pod filmem. Jestem tego ciekaw. No nie wiem, ponieważ no nie korzystałem z tego. Natomiast tak jak mówię, no wszystko to jest kasa. Tutaj zobaczcie, że marsze nie są ograniczone czasowo. I można iść do innych królestw. To jest ten bohater, który jest ci, widzu, potrzebny, jeśli chcesz marsze do innych królestw robić. No niestety, no wszystko jak widzicie zależy od kasy. 50% siły i zdrowia twoich wojsk. Bardzo fajny też, jak widzicie, bohater, bo 50% siły i zdrowia to jest bardzo dużo, tak? Dodatkowo. Tutaj tempo marszu wzrasta dwukrotnie. Czyli jakby jest dłuższy ten marsz, rozumiem, no bo tak powinno być napisane, że skraca się. Tutaj, jak widzicie, kwestia inicjatywy, także no jest wiele takich bonusów, natomiast nie będzie można wskrzesić. No jest, jak widzicie, tutaj różne są. Produkcja świętej mikstury, no nie wiem, czy to akurat aż tak by mi było tutaj potrzebne. Także odpowiadając, widzu, na twoje pytanie, korzystam z głównego bohatera, ponieważ po prostu no szkoda jest mi, moi drodzy, no nigdy nie miałem miliona złota, teraz mam 200 tysięcy rekordowo, ostatnio chyba miałem zebrane po starożytnym, to miałem 500 tysięcy złota, no ale to też poszło, widzowie, na rozwój, czyli zdobywanie punktów podboju waleczności, bo, znaczy nie, akurat podboju nie, ponieważ akurat te
te marsze CP mnie nic nie kosztowały, ale punkty waleczności, nie? Także to nie jest, widzowie, też tak hop-siup, jak widzicie, to wy tutaj często tak kategorią po prostu wydawania pieniędzy na to patrzycie, ja patrzę w zupełnie inny sposób, dlatego, czyli żeby grać w miarę możliwości za darmo i to, co wam odpowiadałem, bo było też takie pytanie, czy mam jakieś tutaj bonusy płatne. Nie, moi drodzy, z jedynej rzeczy, i to wam cały czas właśnie pokazuję, płatnej, z jakiej korzystam, moi drodzy, to jest złota przepustka. Zobaczcie, elitarnej nie mam nawet wykupionej, bo to jest za dużo pieniędzy dla mnie. Gdybym miał możliwość kupić elitarną w Turcji, to uwierzcie mi, żebym to zrobił. Poznam cenę i uważam, że stać by było mnie na to. Natomiast, no, moi drodzy, nie oszukujmy się, 240 zł za elitarną przepustkę to jest lekka przesada, nie? Jeszcze ta złota jest do zaakceptowania, przy czym cena złotej, no tutaj cena to jest tam niecałe 90 parę złotych, ale cena złotej też w innym kraju jest zupełnie inna. Także to jest jedyne, moi drodzy, co korzystam. Jeśli ja tutaj mam włączone bonusy, moi drodzy, typu tarcza pokoju, no to sobie akurat za złoto kupiłem tarczę pokoju, tak? Bo to 18 tysięcy złota kosztuje. Złota w grze. Złoto zdobywam ze skrzyń. I te wszystkie bonusy albo sobie gdzieś tam wykupiłem w postaci właśnie za złoto, albo w większości zdobywałem ze skrzyń klanu, moi drodzy. Poza tym te bonusy wszystkie, zobaczcie, również możecie mieć tutaj w sklepie za punkty, tak, w triumfalnym wyzwaniu. Jak widzicie, ja to kupiłem. Dwie takie, czyli 14 dni mam te bonusy aktywne. Kupiłem, zobaczcie, tarczę pokoju, kupiłem wieżę obserwacyjną, chyba też były dwie, już nie pamiętam, czy tylko jedna, czy dwie. Tych rzeczy tu nie kupuję, bo to dla mnie na razie jest jakby no niepotrzebne. Zbieram, tak jak mówicie, te punkty na Kleopatrę, nie? Bo to chociaż troszkę tej Kleopatry, 10 na 10, czyli tak naprawdę 2000 muszę uzbierać, widzowie, jeszcze. Czyli będę miał 50 tych fragmentów Kleopatry, jeśli dobrze liczę, więcej, czyli 2000 muszę uzbierać, no i zbieram te 2000 tych punktów, nie? W sklepie, żeby to miało, widzowie, ręce i nogi, nie? Bo jeśli chodzi o misję, to widzicie, tu się te punkty zbiera, dlatego staram się cały czas tutaj to zbierać. Czy coś jeszcze, moi drodzy, z takich ciekawszych rzeczy tutaj? Zniszczyciele krypt, ale no w tym to raczej ciężko wygrać, bo biorą tak wielcy gracze w tym udział, że otwierają krypty 30 poziomu. Zresztą widzicie, jakie tutaj mają oni poziomy. Krypty potwornie wielkie otwierają i ja tutaj parę krypt otwierałem dla siebie, po prostu dla klanu, i zobaczcie raptem, gdzie ja do nich? Gdzie ja do nich, moi drodzy? Zobaczcie, jaką jestem popierdółką tutaj straszną. Niecałe 10 tysięcy punktów, gdzie jakbym chciał być na ostatniej pozycji, musiałbym 6 milionów punktów zdobyć. To tu 10 tysięcy, a tu 6 milionów, także sami rozumiecie. Oczywiście rzadkie, epickie i tak dalej na to biorą jakby w tym udział, natomiast trzeba mieć też tą smołę, bo to też nie jest tak, że sobie chcesz krypto otwierać, jak nie masz smoły. Także to jest mniej więcej, moi drodzy, mój plan. Jeżeli macie jakieś pytania, to teraz śmiało piszcie, będę odpisywał. Na razie przynajmniej przez parę dni żadnego live'a przedłużanego nie planuję. Też ostatni wyszedł totalnie na spontanie i też go nie planowałem. Tak wyszło. Ale też dziękuję, że tak się wszyscy zaangażowaliście, moi drodzy, żeby ten live trwał jak najdłużej i że tak byliście aktywni na tym live'ie przedłużanym, bo przez cały czas coś się działo. Także jeżeli gracze z Total Battle będą chcieli, aby na live'ie również się pojawiało Total Battle, to ono będzie. To zależy, widzowie, od waszego zainteresowania. Pamiętajcie, jak nie ma odcinków, to też patrzcie na kanał, czy jakiś live'ik nie leci, bo to wtedy znaczy, że dlatego wam nie odpisuję. Plan jest taki, że zbieram srebro, żeby najemników jak najwięcej pokupować. Troszkę w starożytnym chcę tam jeszcze pomieszać, żeby zdobyć te punkty pod waleczności i tak według mnie, no przynajmniej te 150 bilionów chciałbym tych punktów zdobyć. Ostatnio to się, widzowie, udało bardzo ładnie, ale teraz już tak po prostu spokojnie, bo wiecie, to też nie jest, moi drodzy, tak hop-siup. Zobaczcie, ja tutaj mam, ja już wam nawet z mojej ściągawki to pokażę. Zobaczcie, ja tutaj mam odblokowaną tą, jak widzicie, czwarte badanie kosztuje 130 bilionów. Czwarte badanie, a ja tutaj mam ściągawkę, według której wam powiem, jak to wygląda odblokowywanie na G8. Czyli faktycznie pierwszy
Pierwszy poziom tego to kosztuje, moi drodzy, 17 bilionów, tyle kosztował, drugi 28, trzeci 47 i czwarty już, moi drodzy, 78 bilionów. Nie wiem czemu, a bo czwarty mam odblokowany i piąty, moi drodzy, 130 bilionów. Zgadza się według rozpiski? Zgadza się. I oprócz tego, że tu będę musiał to odblokowywać, to tak samo będę musiał tutaj odblokowywać, więc jest co zbierać. Więc tak sobie będę na raty po prostu odblokowywał, żeby, wiecie, koszt szkolenia dla mnie jest ważniejszy póki co, bo oczywiście obniżyliśmy koszt szkolenia, zaraz wam to zresztą widzowie pokażę. Natomiast 130 bilionów, potem już widzę, że level 6 będzie mnie 220 bilionów kosztował, 7 370 bilionów, to jest kosmiczna liczba. 8 level 620 bilionów, 9 1 terabajt, to już jest w ogóle chyba nieosiągalne. I 10 1 7 terabajta i to razy 2, widzowie, no bo to samo przecież będzie dotyczyło tempa. No i potem jeszcze oczywiście otwarcie, moi drodzy, samych tych 8-900 bilionów. Także jak sami rozumiecie, tutaj żebyście nie mylili, tu mam miliony wpisane. Także są to już liczby moim zdaniem troszeczkę, widzowie, no jakby to powiedzieć, cierpliwości. Nie, cierpliwości, nie będziemy się z tym spieszyć. Nie wiem, czy ja się nawet teraz troszkę nie przeliczyłem, określając, że w ciągu 2 miesięcy G8 otworzę. Zobaczymy, widzowie. No oczywiście, tutaj niestety muszę prawdzie w oczy spojrzeć. Gdybym ja tutaj, widzowie, przykładowo inwestował w tą elitarną przepustkę, tak, z której bym, zobaczcie, dostał nagrody, przykładowo złota dużo i też dodatkowych tych punktów, czy tych smoczych monet, tak, esencja nieśmiertelności, tak, nieśmiertelnych do awansowania kapitanów, to wszystko byłoby pięknie, cacy, ale to by było troszkę drogą na skróty. Tak samo, gdybym sobie pakiety kupował przeróżne, pakiety z najemnikami, które kosztują, jakby nie patrzeć, 200, widzowie, 40 zł, to oczywiście, że gdybym kupił takie dwa pakiety, wydał na to tam z 6 stówek prawie, no może 5, albo 3 pakiety, no to by miał od groma najemników, ale tej kasy też bym, jak widzicie, za te 200 zł tego złota dużo nie miał. Więc chcąc mieć tego złota, widzowie, z 1 milion, no to musiałbym wydać no przynajmniej 1200 zł. No i pytanie, czy to jest gra warta świeczki? Jakbym szybciej oczywiście osiągnął ten level, wydając na to kasę. I jeszcze wam powiem, że gdyby to było tak, że mógłbym to kupić w Turcji, gdzie znam cenę tych najemników w Turcji, to nawet bym się nie wahał, bym taką ofertę kupił, bo jest ona gra warta świeczki, to jest tam cena, powiedzmy, bardzo, bardzo przyzwoita, no ale nie za 240 zł. Także my tutaj rozmawiamy cały czas w kółko o takim rozwijaniu się szybkim. No i właśnie, moi drodzy, wy jeszcze zadaliście pytanie, to już na koniec też to powiem, bo tutaj się pali, moi drodzy, te sezonowe królestwo. Słuchajcie, ja to sobie pokażę wam, natomiast nie będę się w to angażował, bo już jest za późno. Zobaczcie, 6 dni straciłem. Bo kiedy zaczynało się sezonowe królestwo, to akurat się zaczynało równo z tym, jak zaczynałem live'a. A więc, no co ja wam mam powiedzieć, nie miałem jak. Tutaj coś jest, to sobie odbiorę. Natomiast powiem tak, tutaj jeśli nie należymy do jakiegoś klanu, a ogólnie jest problem taki, że tu by trzeba sporo kasy zainwestować. Teraz dlaczego, widzowie, ja w taki dość brutalny sposób się na ten temat wypowiadam. Słuchajcie. To nie jest tak, żebyśmy zaczęli od zera, tak? Łatwiej według mnie byłoby zacząć od zera, bo zwróćcie proszę uwagę na jedną dość istotną rzecz, że tutaj mamy presję czasu i ta presja czasu nas ogranicza do tych 90 dni. No, 90 dni no to są w sumie 3 miesiące, natomiast jesteśmy mocno ograniczeni czasowo z tym rozwojem. Jeżeli, drodzy widzowie, będziecie bardzo mocno chcieli, tak? To ja mogę, o widzicie, tutaj też jakieś mi wygasły, muszę do jakiegoś klanu dołączyć. Jeśli wy bardzo będziecie, drodzy widzowie, chcieli, abym coś tutaj może podziałał, to mogę spróbować coś podziałać, tylko ja bym też musiał do jakiegoś klanu dołączyć. I jak widzicie, tutaj ludzie się też poprzenosili, tak? Gdzieś tam tworzą sobie te klany. Zobaczmy, czy tu są jakieś klany, ranking klanów. I problem polega na tym, że jak widzicie, te klany też muszą być
rozwijane. Ja nie wiem, czy tu jest. Nawet nie pytałem widzowie moich przyjaciół z klanu, czy oni tutaj jakiś klan utworzyli. Więc jakby ciężko jest mi tutaj w tej chwili cokolwiek mówić, musiałbym zapytać. Nie wiem, czy tam jest jakieś miejsce. Może byłaby to fajna zabawa, natomiast jakoś tutaj, jak widzicie, się wszystko różni. Zupełnie inaczej to wygląda, nie? Trufalne wyzwanie, jak widzicie, też na nowo by trzeba kupować złotą przepustkę. Także ja myślę, jak mam być tak bardzo szczery, widzowie, że to sezonowe królestwo zostało stworzone po to, żeby znowu kasę wyciągać. No niestety, czas spojrzeć prawdzie w oczy. Nie jestem do końca przekonany, czy się tak z tym mierzyć i czy tak totalnie za darmo, no ale jeśli wy to robicie totalnie za darmo, możemy widzowie spróbować. Aczkolwiek łatwiej by było, wolałbym raczej na moim koncie, które wam pokazywałem, przenieść to konto do... powiem wam tak, zamiast robić sezonowe królestwo, ja osobiście mogę wam pokazać, jak rozwijam się na koncie, w swoim drugim koncie, które no, przez rok w ogóle było nieużywane. Tam jestem raptem na 30 levelu, także wiecie, bardzo nisko i mam G4 chyba wykupione, to tak coś jak tutaj, nie pamiętam. I mogę wam pokazać, jak to, moi drodzy, rozwijam i no i po prostu jak przeniosę się do Królestwa 143, do jakiegoś tam klanu słabszego, wiadomo, że słabszego, bo do tego mocnego klanu nie dołączę. Więc mogę wam to, moi drodzy, pokazać i taki rozwój wam zademonstrować, jak to wygląda, nie? I tam osiągać jakieś poszczególne cele. Natomiast co do sezonowego królestwa, ja naprawdę gdzieś nie mam przekonania, bo to tam, jak ta oferta mi, słuchajcie, na początek wyskoczyła za 200 zł, no to wiecie, łatwo jest mnie zniechęcić, tak? Łatwo jest mnie zniechęcić, jeśli widzę, że ktoś po prostu chce ode mnie kasę wyciągnąć. I to tak dosyć perfidnie, nie? Także to, co do tego sezonowego królestwa, jestem troszkę sceptycznie nastawiony, bo to no śmierdzi mi po prostu wyciąganiem kasy, żeby ludzie tam rywalizację czuli, ale żeby jednak kasę ładowali. Bądźmy ze sobą szczerzy. Raczej wolę się skupić na tym koncie, ewentualnie dla potrzeb odcinka i tylko na odcinkach możemy tak zrobić, z małym wyjątkiem, że tam raz dziennie bym wchodził odebrać skrzynię. Mogę wchodzić na drugie konto i tam wam wtedy pokazywać. No to tak dzisiaj na szybko, moi drodzy, na szybko, żeby nadrobić zmiany, pokazać wam też moje osiągnięcia po tym tygodniu przerwy od odcinków. Bardzo mi miło, drogi widzu, że jesteś. Będzie mi bardzo miło również, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, czy też udostępnisz swoim znajomym z Total Battle, aby ta seria się rozwijała, bo jak będzie się rozwijała, to na pewno będę więcej tych odcinków nagrywał. Daj proszę znać w komentarzach, czy chcesz osobną serię z Total Battle, gdzie pokażę rozwój z mniejszego konta, jak on następuje, jak dołączam do klanu, żeby wam pokazać, bo wielu z was tutaj pisało, że mam tak łatwo, bo mam fajny klan. To wcale nie oznacza, że mam łatwo. Mogę dołączyć do klanu o wiele słabszego w Królestwie 143, żeby gdzieś tam oczywiście moje miasta mogły ze sobą współpracować, żebym może mógł się wzajemnie atakować, zobaczymy. Ale to mogę wam na odcinkach wszystko pokazać. To tyle, moi drodzy, ode mnie krótszy, szybszy odcinek. Jeżeli będziecie mieli pytania, co konkretnie jeszcze mógłbym wam pokazać, to oczywiście, drogi widzu, to zrobię. A tymczasem żegnam się z tobą i do następnego odcinka. Trzymaj się, cześć.